Witam, pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić szybko i bardzo smacznie polędwicę wołową. Tak wygląda. Będę ją dusiła w garku przez 20 minut, ale najpierw ją podsmażę. I zabieram się do pracy. I teraz, jeżeli chodzi o polędwicę, to podsmażę ją w garnku. Do tego garnka dam masła. I do roztopionego masła, ono musi nam się fajnie roztopić, do tego roztopionego masła rzucimy polędwiczkę. I teraz musimy tą polędwiczkę, tu proszę, tak to wygląda, musimy ją przerumienić. Kilka minut z obu stron. I polędwiczka jest już przysmażona, tak to wygląda. I teraz wlewam odrobinę wody, ale zanim wleję wodę, to posolę. Z jednej strony. I teraz posolę z drugiej strony. I tak samo dodam pieprzu. Wcześniej utartego w moździerzu. Proszę bardzo. Teraz jeszcze przewrócę. I teraz wlewam odrobinę wody, proszę, zobaczcie. I przykrywam pokrywką. I będzie nam się dusić około 15 minut. Ale jeszcze zapomniałam, mam grzybki. To są prawdziwki mrożone. I wrzucę też te prawdziwki, to dodadzą takiego fajnego smaku. Super. Witam ponownie, 15 minut minęło. Proszę, zobaczcie, polędwiczka tak wygląda. Wygląda wspaniale. Zawinę teraz w folię aluminiową na 5 minut, żeby po prostu odczekać chwilę. Witam ponownie, polędwica odczekała te 5 minut i teraz zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Zaraz zobaczymy. Powinna być różowa w środku. Jestem bardzo ciekawa. I kroimy. No jest przepiękna w środku. Zobaczcie. Ale super. No przepiękna. Różowiutka. Teraz zrobię kompozycję z tych wcześniejszych dań, co zrobiłam, czyli z kartofli i z sałatki. Kartofle były pieczone i przekrojone w poprzek, a sałatka była z papryki i cebuli. Zobaczcie, jak to wszystko będzie pięknie wyglądać razem. Czyli tu mam talerz, nałożę polędwiczkę, tak wygląda, zobaczcie. A tu zobaczcie, wcześniej, we wcześniejszym filmie zrobiona sałatka. Teraz tej sałatki nałożymy. Proszę bardzo. I we wcześniejszym filmie były kartofle pieczone. Teraz włożymy kartofelki, włożymy dwa.
I mam odrobinę prawdziwków, które były, które się dusiły razem z polędwiczką. Tutaj włożę. Proszę, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. A ja już Was dzisiaj żegnam i do zobaczenia w moim następnym odcinku.